Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj będę mówił o tym, co dzieje się w Rosji, kim jest Nawalny, jaką rolę dzisiaj w Rosji spełnia masoneria. Zapraszam do subskrybowania kanału, do dawania kciuków w górę. Zapraszam do oglądania kolejnych programów. Żebyśmy zrozumieli, co dzisiaj się dzieje w Rosji, powinniśmy trochę sięgnąć do historii. W Rosji było tak, że przez długie wieki jedna osoba rządziła, car, a sytuacja zaczęła się zmieniać za carycy Katarzyny. Caryca Katarzyna sprowadziła do Rosji masonów, ale kiedy wybuchła rewolucja francuska, przestraszyła się, że ją czeka to samo, co króla francuskiego i zakazała działania masonerii, ale to było już za późno. Masoneria działała bardzo aktywnie, szczególnie w strukturach wojska i co ciekawe, to była masoneria rytu francuskiego. Przypomnijmy, że masoneria rytu szkockiego, ta jakby tradycyjna, działała w taki sposób bardziej spokojny, znaczy im chodziło, jak zawsze mówili, o rządy dusz, więc oni kroczek po kroczku starali się opanować umysły ludzkie, opanować struktury polityczne, struktury gospodarcze. Natomiast masoneria rytu francuskiego, która zrodziła się w trakcie rewolucji francuskiej, po rewolucji francuskiej, stawiała na rewolucję, stawiała na zbrodnie, stawiała na takie prymitywne działania, ale według nich skuteczne. I to ta masoneria zagnieździła się w Rosji. Pytanie, jak to się stało? Wydaje się, że jednak to było związane z Napoleonem, prawda? Armia napoleońska niosła za sobą masonerię rytu francuskiego i to bardzo skutecznie. Wszędzie tam, gdzie się pojawiała, tam ta masoneria rozwijała się bardzo aktywnie, również w Polsce, ale we Włoszech, w Hiszpanii. Skutki były tego takie, że wszędzie były rewolucje krwawe, rozprawianie się z kościołem i tak dalej. I ta masoneria w Rosji, ona próbowała zdobyć władzę w ten sposób, że wybierała sobie swojego kandydata na cara i chciała przez tego cara rządzić, ale Rosja jest Rosją i tam wszystko dzieje się trochę inaczej. I z reguły było tak, że ten kandydat masonerii, kiedy zostawał carem, to natychmiast zwracał się przeciwko masonerii, walczył z nią, delegalizował ją, doprowadzał do aresztowania jej członków. Dlaczego? Dlatego, że chciał być carem, chciał rządzić samodzielnie. I to powoli nauczyło tą masonerię rosyjską tego, że to tak będzie zawsze i że należy się permanentnie ukrywać, niezależnie od tego, kto rządzi, czy mason, czy nie mason. I zrobili to jakby wzorem francuskim, to znaczy, bo ta masoneria się zagnieździła w wojsku, w tym, co później nazwano tajnymi służbami wojskowymi, wywiadem wojskowym, kontrwywiadem wojskowym i tam funkcjonowała. I później przyszedł czas rewolucji, wszystko wskazuje na to, wszystko, znaczy mamy wiele danych, przesłanek, dowodów na to, że ta rewolucja została przeprowadzona w znacznej mierze przez masonerię i przy pomocy masonerii i za pieniądze masońskie, głównie amerykańskie, ale nie tylko. I później, zresztą po stronie białych również byli masoni, co ciekawe, to jest ta polityka masońska, że jeżeli są dwa stronnictwa polityczne w danym kraju, to masoneria musi być w obu stronnictwach i niezależnie kto wygra, ona będzie miała wpływy. W każdym razie po stronie białych no to też byli oficerowie, także później, kiedy budowała się armia komunistyczna, no to oni się znaleźli w tej armii komunistycznej i taki twór, jakim było GRU, najbardziej sprawne tajne służby w historii świata, to był twór
masonerii rytu francuskiego. Wielu komunistycznych władców próbowało sobie GRU podporządkować, zmieniało władzę w tym GRU. To niczego jakby nie zmieniało, bo GRU było rządzone jakby z innego ośrodka władzy niż ten oficjalny. No i teraz minął czas komunizmu i pojawił się w pewnym momencie Putin i Putin zaczął grać dokładnie tak, jak grali wszyscy władcy w historii, to znaczy chciał być carem. Ten zresztą pałac, o którym mówi Nawalny, jest też na to dowodem takim drobnym, symbolicznym. I chcąc być takim carem i chcąc prowadzić carską politykę, czyli taką wielkiej Rosji, prawda, gdzie nie ma demokracji, a Rosja jest potęgą, mocarstwem i tak dalej, no to musiał eliminować wszelką opozycję polityczną. Sam pochodził ze służb specjalnych, ale nie z GRU. I bo on rządzi ponad 20 lat w Rosji, z tej kadencji zostało mu jeszcze 4 lata, czyli do 2024, jak będzie później, no to zobaczymy. On ma, dobiega 70, prawda, także wiadomo, że musi odejść w pewnym momencie. Oczywiście może pożyć jeszcze i 10, i 12, i 15 lat, prawda? Ale im więcej tego czasu mija, tym większa szansa jest, że odejdzie w sposób naturalny, prawda? Czyli po prostu umrze. Natomiast dookoła jest jakby puste pole, no bo wszystkich przeciwników politycznych w taki czy inny sposób wyeliminował z gry. I na tym polu zostało tylko jeden przeciwnik polityczny, GRU. I to GRU jest bardzo silne. Ono się bardzo wzmocniło po tym, co niektórzy nazywają katastrofą smoleńską, prawda? Bo śledztwo było prowadzone przez GRU, co ciekawe, znaczy przez ludzi GRU. Oficjalnie nie było prowadzone przez GRU i ci ludzie później znaleźli się w najwyższych strukturach państwa. Między innymi opanowali w pełni wojsko i Aleksandr Dugin, główny ideolog GRU, który mówi głośno wprost, że GRU jest tajnym zakonem okultystycznym i dużo pisze o masonerii, a te jego książki są podręcznikami w akademiach dyplomatycznych i wojskowych w Rosji. On cały czas jest w pobliżu Putina. Wiemy, że zarządzał tym, co działo się na Ukrainie, na Krymie. Z nim się kontaktowali ci buntownicy. I jakby logika wskazywała na to, że kiedy Putin odejdzie w końcu, no to władzę przejmie GRU i wszystko jakby w Rosji się zmieni, no bo Putin to stara, tradycyjna, carska Rosja, GRU to jest zupełnie inna bajka. No i teraz tu nagle pojawia się, ale pojawia się Nawalny. No i teraz pytanie, kto to jest? I tutaj jest ciekawe, że nie bardzo możemy się podstawowych informacji, nie bardzo możemy dotrzeć do podstawowych informacji o nim, jakie informacje uznaję za podstawowe. Znaczy przede wszystkim te, które dotyczą źródeł jego utrzymania. I na ten temat nie uzyskałem żadnej informacji. Aktywny politycznie od wielu lat, próbował zyskiwać różne stanowiska państwowe. W wyborach nie udało się, był działaczem partii Jabłoko, czyli takiej partii liberalnej, europejskiej, domagającej się wolności gospodarczej, odbudowy klasy średniej, przestrzegania praw człowieka i obywatela itd., itd., ale to była jakby krótka przygoda, a teraz jest takim samotnikiem i w pewnym momencie zajął się korupcją, prawda? Tyle wiemy i nawet udało mu się dostać do rady nadzorczej jednej z wielkich firm państwowych rosyjskich, ale miał też dostęp do informacji największych molochów państwowych przez to, że
wykupił akcje tych firm i jako akcjonariusz miał dostęp do dokumentacji. Teraz ciekawe, bo w Wikipedii anglojęzycznej pojawia się informacja, że wykupił to za 300 tysięcy rubli w 2008 roku. Znaczy w tej chwili 20 rubli to jest złotówka. Nie sprawdzałem, jak to było w 2008, ale to nie wygląda na dużą sumę, więc to jest też ciekawe, że miał dostęp do tych informacji. No i teraz pytanie, skąd miał pieniądze na życie, prawda? Bo tak, on ma żonę, która też jest działaczką polityczną, ma dzieci, już te dzieci są dorosłe, syn studiuje na Uniwersytecie Yale. Także to tutaj jest znak zapytania. Znaczy tak, ma trzy kanały na YouTube. Jeden kanał, który nosi nazwę od jego imienia i nazwiska, dotąd było tam otwarć ponad miliard. Na ostatni program, który emitował na YouTube i on był jakiś tydzień temu, w początkach 12 czy 15 stycznia, to w ciągu tygodnia obejrzało ten program ponad 9 milionów osób. Znaczy 9 milionów otwarć było. Na wszystkich programach są napisy angielskie, także jak Nawalny coś tam mówi, czy kto inny tam mówi, no to każdy, kto zna angielski albo rosyjski, no to będzie to rozumiał. Te otwarcia są z całego świata. No i teraz co ciekawe, bo tak, gdyby uznać, że on utrzymuje się z YouTube, z reklam, no to byłby milionerem, prawda? Byłby milionerem bezsprzecznie. Natomiast reklam tam nie ma. Pytanie, dlaczego nie ma reklam? Nie sądzę, żeby te reklamy usunęło YouTube, bo tutaj nie widać jakby politycznego powodu. Czyli raczej stawiam tezę, że to sam Nawalny zrezygnował z reklam, zrezygnował z milionów dolarów dochodu, bo jeszcze jest ten drugi kanał, jest trzeci kanał jego żony, one mają troszkę mniejszą oglądalność, znaczy troszkę, no o połowę powiedzmy, no ale w sumie te trzy kanały, no to jest, to w reklamach to by były straszliwe pieniądze. Natomiast jeżeli zajrzymy na jakikolwiek program Nawalnego czy jego żony, no to tam oczywiście są dwie rzeczy. Znaczy oczywiście, może nie oczywiście, ale są dwie rzeczy. Jest propozycja wpłat, są podane sumy, jakie się proponuje do wpłacenia. Jest pytanie, czy chcesz płacić raz w miesiącu, czy jednorazowo. I jest sklep, w którym sprzedaje się różne gadżety, setki gadżetów, koszulki, kubeczki, naklejki na ubrania, naklejki na samochody. I być może, znaczy wiele by wskazywało na to, że tutaj jest to olbrzymie źródło dochodu dla Nawalnego. Tym bardziej, że jak się obejrzy kilka takich jego programów, no to widać, że to nie robi jedna, dwie, trzy, pięć, dziesięć osób, tylko to jest olbrzymia, profesjonalna ekipa, tak jak robili program o tym pałacu Putina, prawda, gdzie łodzie motorowe, drony, wielka ekipa. No i teraz zobaczmy jeszcze jakby jedną rzecz. Wiemy, że była próba zamachu na Nawalnego i że chciano go zabić substancją, którą łatwo rozpoznać, że jest tylko w dyspozycji służb specjalnych, nowiczokiem. Nie udało się, prawda? I teraz zaskoczenie jakby dla wszystkich, wraca do Rosji. Logika byłaby, znaczy pytania, które tutaj, na które trudno odpowiedzieć, to jest pierwsze, dlaczego się nie udało, prawda? To jeżeli faktycznie stał za tym Putin, państwo rosyjskie, no to komu jak komu, ale służbom tego państwa nie można zarzucić, że nie są profesjonalni w zabijaniu ludzi, prawda? Człowieka można zabić na 100 sposobów i to tak, że nikt się nie zorientuje, że został zabity, prawda? Jakiś wypadek samochodowy, jakiś wariat z nożem, nie wiem, cokolwiek.
zastosowanie środka, który łatwo rozpoznać, że to nie mogła osoba prywatna nim dysponować, no to miało sens w kilku wypadkach, kiedy Rosjanie kogoś zabijali, kiedy chodziło o poinformowanie wszystkich zainteresowanych, że jeżeli zdradzisz, to, no to głównie zabijano byłych agentów. Prawda? Jeżeli zdradzisz, no to, to umrzesz i umrzesz w strasznych męczarniach i będziesz wiedział, że to myśmy ciebie zabili. Tutaj takiej logiki nie było. No i pytanie właśnie, dlaczego to się nie udało? No, czy to przypadkiem jednak nie było robione? Bo teraz dalsza logika, dalsze pytanie. Nawalny wraca do Rosji. No i wiadomo, że go zamknął. Logiczne by było, żeby go zabili, bo mówi się, że to jest największy przeciwnik Putina, że Putin się go boi, że to jest jedyne zagrożenie dla Putina. No coś tu śmierdzi. Wydaje się, że coś tu śmierdzi. No bo pytanie właśnie, dlaczego nie zginął i pytanie, dlaczego się zdecydował na taki samobójczy krok, wydawałoby się, powrotu do Rosji. No i teza, którą tu można postawić, że to nie jest jednak człowiek, który działa samodzielnie, tylko za nim stoi jakaś wielka siła i teraz pytanie, jaka to może być siła, odpowiedź, tylko GRU, tylko masoneria rytu, rosyjska masoneria rytu francuskiego. No i teraz jest jeszcze dwie ciekawe rzeczy. Pierwsza rzecz, dlaczego w tej chwili, w tej swojej propagandzie antyputinowskiej, no bo Nawalny jakby zmierza do tego, żeby zostać prezydentem, prawda? Ma, tak się wydaje, tak komentują różni specjaliści, prawda? Ma na to te 4 lata. Albo może czekać na śmierć Putina, jest młody. I teraz propaganda idzie w kierunku, znaczy tylko korupcja, prawda? Atakuje korupcję. No i ten pałac Putina ma być tutaj przykładem korupcji, ale on też jest, znaczy tutaj zabieg propagandowy jest taki, no, że tu Rosjanie żyją jak normalni ludzie, gorzej niż Europejczycy, o wiele gorzej, a Putin ma luksusowy pałac jak jakiś car. I to ma być argument przeciwko Putinowi. I teraz zobaczmy dwa aspekty tej sprawy. Pierwszy aspekt, że atakowanie tylko korupcji, akcent tylko na korupcję, to tak jakby ktoś dokonywał takiego drugiego przekazu, że wszystko jest w porządku, wszystko inne jest w porządku, a tylko jak usuniemy korupcję, to będzie już dobrze, już nie będzie trzeba niczego zmieniać. A drugie, ten atak na ten pałac wydaje się być nietrafiony. Może to wygląda, jakby tu jacyś zachodni propagandyści z kolei podpowiadali, którzy jakby nie rozumieją Rosji, prawda? Bo Rosja się wychowała od początku do końca jakby w pewnej legendzie cara. Rosja musi mieć cara i ten car musi mieć pałac i on musi opływać w luksusie. To jest cywilizacja bizantyjska i taki przeciętny Rosjanin, on nie doje, nie dośpi, nie będzie miał w co się ubrać, ale będzie się cieszył, że jego car no, pokazuje się w całym świecie, że mateczka Rosja jest wielka, silna, bogata, a car mieszka we wspaniałym pałacu. Więc to jest to ciekawe, że Putin w ogóle ukrywa się z tym pałacem jakoś, prawda? To by świadczyło jednak o jakiejś jego słabości. I teraz jakby ostatnia kwestia, prawda? Że Rosja od co najmniej 50 lat, jak nie więcej, zmierza, jacy politycy by tam nie rządzili, do wejścia w układ z Chinami. Prawda? I teraz Putinowi to też by się opłacało, dlatego że miałby gdzie sprzedawać ropę, miałby gdzie sprzedawać gaz. Na Chińczykach Rosja mogłaby dużo zarobić i się ustabilizować. Natomiast tak się nie dzieje, chyba z jednego powodu, tak mówi wielu komentatorów, że
Chińczycy są cały czas wściekli z tego powodu, że Rosja im nie chce oddać, sprzedać swojej ziemi. Prawda? Na granicy chińsko-rosyjskiej jest no, masę ziemi, olbrzymie obszary, w tym blisko do Jakucji, która porośnięta jest w 80 chyba, czy 70, czy 60% lasami. Tam, gdzie nie ma lasów, tam po prostu jest wieczna zmarzlina. I ta ziemia się marnuje, tam nie ma nikogo, te lasy są niewykorzystane i no wiadomo, Chińczycy się duszą. I Chińczycy by chcieli tą ziemię zająć, chcieliby ją, powiedzmy, kupić za ciężkie pieniądze. Oczywiście Rosja carska tej ziemi im nie sprzeda. Nie ma na to szansy, bo Rosja carska nigdy nawet kawałka, nawet wyspę taką skalistą to nikomu nie odda, no bo ona musi się rozszerzać, to jest te imperialistyczne zapędy. Natomiast jeżeli do władzy dojdzie masoneria rytu francuskiego, to oni nie mają takiego myślenia rosyjskiego, historycznego, carskiego. Oni mają myślenie, które wyrażają, że zmierzają do rządu światowego, do połączenia Rosji z Chinami w jedno państwo, później do zbudowania jednego państwa światowego, tyle że w ich wizji stolica rządu światowego nie ma być w Waszyngtonie, tylko ma być gdzieś albo w Rosji, albo w Kazachstanie. W swoim czasie typowali na to Astanę, teraz się to miasto już inaczej nazywa. I być może, że tutaj też jest ręka chińska, która wspiera wszelkie wewnątrzrosyjskie wysiłki do tego, żeby masoneria rytu francuskiego przejęła władzę w Rosji, co by zupełnie zmieniło sytuację. Natomiast ta masoneria oczywiście natychmiast by tą ziemię, na której zależy Chińczykom, im oddała. To tyle. Dziękuję bardzo.